Właśnie znajdujemy się w Żurawiu. Nasi pielgrzymi są już po mszy świętej. Wieczorne wejście poprowadzą Natalia Brzostek i ksiądz Piotr Mazurek, szczęść Boże. Naszymi gośćmi są Józek, Marcin, kleryk Albert, Dorota, ksiądz Artur. Jak wrażenia po już prawie skończonej pielgrzymce? No dosyć przyjemnie jest, tak? Zbliżamy się do Jasnej Góry. Na pewno jakiś entuzjazm się udziela. Jednak też lekkie taki smutek, tak? Gdyż to już jest koniec, no, tych wspaniałych rekolekcji w drodze. Tego czasu wzrastania duchowego. No i tyle. To od razu brat fajnie zauważył, że są to rekolekcje i wzrastanie duchowe jednak, nie? Nie tylko samo maszerowanie, nie tylko wyciszenie jakieś takie, ale rekolekcje, które polegają na tym, że jesteśmy blisko Pana Boga, ale i również drugiego człowieka. Czy ta bliskość drugiego jest odczuwalna? No, jak najbardziej. To jest też pewnego rodzaju próba. No, okazywanie miłości bliźniemu często nie jest takie proste, jak w normalnym życiu. Musimy bardziej się starać. Co na to siostra Dorota? Tak, ta miłość właśnie do drugiego człowieka na pielgrzymce jest bardzo zauważalna, bo gdy jedna na przykład z sióstr albo jeden z braci potrzebuje pomocy, od razu ją dostaje od innych pielgrzymów. No i... A jakiś konkretny przykład z życia, z grupy? Na przykład takim konkretnym przykładem jest to, że gdy ktoś na szlaku poczuje się słabo, zostaje z boku, na poboczu i zaraz podbiegają do niego inni pielgrzymi medyczni i ratują go. Mamy tutaj, kochani, także naszych braci, którzy pełnią różną posługę na trasie pielgrzymki. Może zacznę od księdza Artura, który stoi obok mnie po lewej stronie. Szczęść Boże, księże Arturze. Szczęść Boże, witam. Ci, którzy są na pielgrzymce, no mogą wizualnie księdza Artura nie znać. Niekiedy tak się zdarza, że jeszcze mylą, mówią proszę pana, a to nie wiedzą, że jest księdzem. Ale na pewno wszyscy go słyszą. Słuchajcie, to jest niesamowite. Strasznie głośno mówi. Chodzi oczywiście o rolę, którą ksiądz Artur spełnia. Jest odpowiedzialny za przemarsz naszej pielgrzymki. Tak króciutko, na czym polega twój, Arturze, udział w pielgrzymce? Mój udział polega na tym, że ja prowadzę, wyznaczam drogi, odpoczynki, czyli tak naprawdę jestem cały czas przy grupach z pielgrzymami. No i pilnuję tego, żeby bezpiecznie dotarli na Jasną Górę. Taka moja rola tam w tym naszym maszerowaniu. A sam lubisz dźwięk syreny? Oczywiście, że tak, uwielbiam. A zwłaszcza uwielbiam reakcję pielgrzymów na tę syrenę. Takie jak zawyje to, ojej, znowu. To tak naprawdę to nie chodzi o to, czy się lubi, czy się nie lubi. Chodzi o to, żeby właśnie sprawnie, bezpiecznie i dobrze dojść na Jasną Górę. I tutaj obserwując liczne pielgrzymki, które są już przed Jasną Górą od kilku dni, naprawdę muszę tutaj i księdzu Arturowi wyrazić swoje podziękowanie i uznanie, jak również wszystkim braciom porządkowym i siostrom, które tę rolę pełnią, bo wykonują ją w sposób bardzo, bardzo odpowiedzialny. A ja muszę swoje uznanie braciom ekologom przyznać, bo wczoraj jechaliśmy z księdzem właśnie i widzieliśmy, jak po jednej pielgrzymce nie zostały posprzątane śmieci, a nasi ekolodzy po prostu są w tym znakomici. Nigdy nie zostawiliśmy żadnego bałaganu. I nawet dzisiaj otrzymałem telefon od księdza proboszcza z pierwszego postoju w Łusinach, który powiedział, że wasza pielgrzymka naprawdę jest świetna i bardzo dziękuję za porządek, jaki zostawiliśmy. Słowo honoru, że to było. A ja właśnie teraz poproszę brata Marcina, żeby nam powiedział, co brat robi na tej pielgrzymce. Co ja robię na tej pielgrzymce? No staram się zachować porządek po pielgrzymach, czyli jestem przed nimi, wyjeżdżam chwilę po nich, tak żeby być przed nimi, rozstawić kosze, posprzątać, przygotować wszystko, tak ładnie poustawiać kubełki na śmieci, wszystko, żeby one stały. Oczywiście no, w jak najlepszym porządku, żeby no, zachować to wszystko tak, żeby to ładnie wyglądało. No po prostu jestem, dbam o czystość no, na pielgrzymce, przed i po nich, no, z czyli noclegu czy czyścioszek. Po postojach. No, czyścioszek. Jest z nami, kochani, także kleryk Albert, który przez ostatnie lata był w grupie radiotechników w tym roku. Co się stało, że nie byłeś? Nie chciało się nic robić? Co? W tym roku przeżyłem wielki kryzys, dlatego że nie mogłem wziąć udziału w pielgrzymce. Z racji takich różnych posług
które musiałem pełnić, ale to był taki pierwszy raz, którym nie wziąłem udziału w pielgrzymce i uwierzcie mi, wielki kryzys, codziennie ktoś dzwonił z pielgrzymki, dlatego... I denerwował cię, tak? Ja go denerwowałem, ale to na tym polega służba radiotechniczna. Tak, przez 3 lata pełniłem tą funkcję. No powiedzmy, że to jest taka bardzo odpowiedzialna funkcja, dlatego że radiotechnik nie zajmuje się tylko i wyłącznie nagłośnieniem, ale to jest taka tajna służba księdza kierownika, prawda? My się zajmujemy wszystkim innym, prawda? Wiele rzeczy do zrobienia. Także no to taka tajna służba, ale bardzo pomocna, bardzo pomocna. No, ja jeszcze chciałam powiedzieć, że brat Albert jest głosicielem pewnych słów, które przeszły chyba do historii, żeby ktoś mógł iść, ktoś musi jechać. To jest nasze motto chyba. Może powtórzcie razem, bo oboje uwielbiacie ten tekst. Żeby ktoś mógł iść, ktoś musi jechać. Brawo. Kochani, pielgrzymka dobiega końca. Szybko minęło, księże Arturze? Bardzo szybko i chyba z roku na rok coraz szybciej, powiem szczerze. I tak naprawdę można by było jeszcze za 2 tygodnie iść. A jak było przez te 2 tygodnie na drogach? Było bezpiecznie czy średnio? To znaczy przeszliśmy bezpiecznie, bez żadnych tam zdarzeń drogowych, ale muszę powiedzieć, że no z roku na rok natężenie ruchu wzrasta i coraz bardziej da się zaobserwować taką nerwowość trochę kierowców. Ale no, Pan Bóg nad nami czuwa i my też jakoś tam czuwamy, żeby pielgrzymi dotarli na Jasną Górę, więc bezpiecznie. Do dzisiaj jest bezpiecznie i myślę, że jutro wejdziemy na Jasną Górę też spokojniej, bez żadnych zdarzeń. Ja zdradzę tajemnicę, że porządkowi, którzy no, najlepiej spełniali swoje funkcje na drodze, zostaną za chwilę przez księdza Artura udekorowani pamiątkowymi albumami i za to wielkie, wielkie dzięki, kochani, że nam pomagacie. Zapraszamy kolejnych wolontariuszy na następną już 32. pierwszą pielgrzymkę łużyńską na Jasną Górę. Zgłaszajcie się do nas i do służb porządkowych i do różnego rodzaju wolontariatu, który znajduje się na naszej pielgrzymce. Zapraszamy do mediów też, prawda? Reklama dźwigni handlu. Siostro Doroto, jeszcze przejdziemy do ciebie na chwilkę. Wędrujesz po raz drugi, z tego co wiem, ze wcześniejszej rozmowy. Kiedy patrzę na statystyki pielgrzymkowe, to najwięcej ludzi, także w tym roku, idzie po raz pierwszy. A kiedy spojrzymy się na cyferkę 2, to jest tych osób naprawdę niewiele. Nie przeraziłaś się po pierwszym razie, kiedy pielgrzymowałeś z nami, że jest to jednak trudne, etapy są długie, odpoczynki różne? No właśnie przeraziłam się i pierwszy raz byłam 2 lata temu. I rok temu nie mogłam być na całej i byłam tylko na 2 pierwszych dniach. I po tych 2 pierwszych dniach powiedziałam, że w tym roku na pewno pójdę na całą pielgrzymkę, bo też właśnie rano dzwonili do mnie siostry i bracia pielgrzymi. Tak. I pytali się, gdzie jestem, co robię o 5 rano, że u nich jest tak super, że idą, śpiewają godzinki. No i musiałam w tym roku pójść i naprawdę nie żałuję. Czyli byłaś na najdłuższych etapach tak naprawdę? 40-kilometrowych i znowu jesteś z nami na pielgrzymce. Tak, tak. Czyli długość etapów nie ma znaczenia jednak. Nie ma znaczenia naprawdę. I spiekota, i zmęczenie też nie ma znaczenia. Wspólnota, ludzie, pielgrzymka, polecam. Dobra, ta Józka, pytanie. Jak znosiłeś te tegoroczne upały? No, były niesamowite, nie? No, nie da się ukryć. Maszeruję 8 raz, a takich upałów nie pamiętam. Nie byłem świadkiem takich dramatycznych temperatur. No, ale jakoś się udało. Nie wiem, no. Może z racji tego, że jeszcze jestem tak doświadczony pielgrzymem. Zahartowanym. Kochani, powoli będziemy kończyć nasze studio pielgrzymkowe. Jesteśmy ograniczeni czasem. Niedługo apel jasnogórski. Ale zanim zakończymy to, proszę powiedzieć, jak byście zachęcili naszych radiosłuchaczy, którzy do tej pory nigdy jeszcze nie byli na pielgrzymce, żeby z nami za rok powędrowali? Może zaczniemy od księdza Artura, bo jest najbardziej doświadczonym. Nie wiem, czy najbardziej doświadczonym, ale rzeczywiście w tym roku to jest 20 raz, więc jakieś doświadczenie jest. Jak zachęcić? Jeśli chcecie przeżyć najpiękniejszą przygodę waszego życia, to pójdźcie z nami. A brat? No ja sądzę, że wiele odkrywa się poprzez marsz. Zwykły marsz, poprzez drogę. Jezus drogą, prawdą, życiem, tak.
więc trzeba wyjść z mieszkania, opuścić tak naprawdę siebie i zacząć szukać. Tyle. Uwierzcie mi na słowo, że największy kryzys, jaki człowieka łapie, to taki, że nie może iść na pielgrzymkę. Naprawdę warto. Czasami jest ciężko, ale pomimo tego, no po prostu czas pielgrzymki jest bezcenny. Tak, zgadzam się z bratem Robertem, ze względu na to, że ja poszłem pierwszy raz z kolegą, zobaczyliśmy, jak to jest, i tak chodzę już tam ten 14 raz. Rok nie byłem i powiem, że no, ten rok był chyba najtrudniejszym rokiem mojego, no w moim czasie, jak zacząłem pielgrzymować, ze względu na to, że siedziałem w domu i płakałem nawet, że mnie tutaj nie ma. Non-stop wydzwaniałem się, dowiadywałem, więc myślę, że takie rekolekcje w trasie każdemu powinny przynajmniej raz w życiu się spełnić, jako pyk, wychodzę z domu, idę, dochodzę, modlę się i jestem. Ja też jestem właśnie, uważam tak samo jak tutaj koledzy. I no cóż, właśnie na pielgrzymce można poznać wspaniałych ludzi i zaprzyjaźnić się z nimi. Każdy jest otwarty i właśnie chrześcijanie najlepiej czują się w takich środowiskach, więc zapraszamy. Ja chciałam dodać, że można poznać samego siebie, otworzyć się na innych i poczuć taką prawdziwą wspólnotę, rodzinę. A taką rodzinę czujemy na co dzień, kiedy wstajemy, kiedy razem spożywamy posiłki, kiedy razem się modlimy, kiedy razem siedzimy sobie na odpoczynkach. Słuchajcie, no, nie brakuje śmiechu. Prawda, Natalia? Prawda. Kochani, kończymy. Za chwilę apel jasnogórski. Życzymy wszystkim pielgrzymom duchowym Grupy Białej Bożego Błogosławieństwa wielkie, wielkie dzięki, kochani, za to, że jesteście. Za chwilę znowu się za was pomodlimy. Bądźcie z nami i zapraszam na kolejną, 32. już pierwszą pielgrzymkę łomżyńską na Jasną Górę w 2016. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kłaniam się. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiam mamę. Szczęść Boże. Szczęść Boże wszystkim. Zapraszamy do wspólnej modlitwy apelowej.